Chciałem głos przekazać Kubie. Cześć, nazywam się Kuba Wasielak i opowiem Wam o tym, jak wykorzystać to, co było mówione przed chwilą w praktyce, czyli jak wysyłać maile podpisane certyfikatami. I don't know if there's anyone speaking only English longer here, but all the slides are in Polish, all the slides are in English and I will be speaking Polish. Tak więc przechodzimy do sedna. Pierwsze pytanie, jakie można sobie zadać, to po co podpisywać maile certyfikatami? Przede wszystkim jest to pewne ułatwienie biurokracji, czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, przychodzimy do banku, mówimy, ubraliśmy się jak Michał, mówimy, cześć, jestem Michał, chciałem pożyczyć 100 tysięcy. No i bank musi wiedzieć, kim jesteśmy, czyli jest to też tak jakby zapobieganie przekrętom. Dowód osobisty jest takim najprostszym przykładem certyfikacji osobowości każdego z nas w życiu codziennym. Tak naprawdę całe prawo opiera się o to, że łatwo jest sprawdzić, czy dana osoba jest daną osobą. Jeżeli ktoś jest w stanie sobie wyrobić dowód osobisty, którego urząd nie pozna, no to po pierwsze mogę mu osobiście pogratulować, a po drugie nie jest to takie proste. No i ostatnia rzecz, komunikacja. Po prostu, jeżeli ktoś do nas pisze, to chcemy wiedzieć, kim ta osoba jest. Jeżeli ta osoba, na przykład założyliśmy konto na Facebooku komuś znajomemu i jako on i piszemy do jego znajomych, tak długo jak nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, na przykład możemy stwierdzić, że ktoś coś od nas chce nielegalnie. Czyli tak naprawdę cały czas sprowadzamy się do tego unikania przekrętów. Druga rzecz, o której można powiedzieć, to jak. W starożytności był możliwy tylko przekaz werbalny. Czyli jam jest cesarz Aleksander i musicie mi wierzyć. Później technika szła do przodu. W średniowieczu wymyślono pieczęcie woskowe. Co ciekawe, to woskowa pieczęć dalej jest tak naprawdę symbolem podpisanego maila i w większości programów, co zaraz też będzie pokazane, to właśnie woskowa pieczęć symbolizuje certyfikat. W czasach przed internetem, ale takich okołowojennych, były wynalezione znaczki. To było uproszczenie wosku, który jednak, znaczy laku, który był drogi. Wymyślono atrament, tusz, który był odbijany masowo. I co ciekawe, jeszcze po wojnie, żeby wyrobić sobie pieczątkę, trzeba było mieć specjalne pismo od urzędu. Czyli tak naprawdę urzędy były trochę takimi CA, które wyrabiały nam pieczątki. Teraz obecnie mamy S-MIME, czyli Secure Multipurpose Internet Mail. Ktoś coś tam? Które jest sposobem weryfikacji, jakby nie patrzeć, bijącym na głowę wszystkie poprzednie. Chociaż, jak już się przekonaliśmy w poprzedniej prezentacji, też nie jest niepodrabialny. PKI, czyli jedno z ważniejszych pojęć w tej dziedzinie, o którym też troszkę było, to ogólnie można powiedzieć, że jest to zespół osób, urzędów i struktur odpowiedzialnych za tworzenie, przechowywanie, wystawianie i sprawdzanie wszystkich certyfikatów cyfrowych. W skrócie można powiedzieć, że jest to wszystko powiązane z certyfikatami. Kolejne ważne pojęcie, o którym też już było, to CA, czyli Certificate Authority. Są to urzędy, które wystawiają, są najwyżej w łańcuchu certyfikatów i wystawiają nam nasze certyfikaty, sprawiają, że jesteśmy wiarygodni dla innych użytkowników sieci. Tutaj też chciałem zaznaczyć jedną rzecz. Jeżeli chcemy podpisywać nasze maile, to CA jest właśnie pierwszym miejscem, gdzie musimy się udać po nasz podpis. Czyli najpierw wchodzimy na stronę CA, czyli znajdujemy sobie na przykład polskiego wystawcę certyfikatów. U nich kupujemy, to jest koszt od około 100 zł rocznie i dopiero wtedy będziemy mogli wystawiać podpisane maile. Z czego się składa podpis cyfrowy? Przede wszystkim jest standaryzacja X509 i ona definiuje, jak te wszystkie podpisy wyglądają. Jest to taki standardowy podpis, który zaraz pokażę. Składa się z podpisu wybranego przez CA, czyli tutaj jest, tutaj z wystawcy, czyli CA, jaki to jest, czyli tutaj na przykład jest to Western Cape, przykładowy, z podmiotu i z kluczu publicznego podmiotu, tak jak widać tutaj już jest klucz zaszyfrowany, oraz z właściwego podpisu.
Także w tym certyfikacie zawarty jest sposób szyfrowania, czyli na przykład tutaj widzimy, że to jest MD5 z RSA, o którym już trochę dzisiaj słyszeliśmy. To teraz jak wyglądają podpisane maile w Thunderbirdzie, Outlooku, pewnym kliencie Apple'a i Gmailu. Czemu? Nikt nie wie. Gmail niestety nie posiada wbudowanego rozpoznawania certyfikatów. Certyfikaty w Gmailu są jako załączniki. W Lapsie chyba jest możliwość włączenia, tylko nie wiem, czy dla wszystkich certyfikatów działa, ale na pewno się pojawia przy niektórych typu mailach chyba ikonka z kluczem na liście. Na pewno są też rozszerzenia, które mogą to jakoś lepiej wyświetlać. Dobra, dochodzimy do pierwszych kroków, z którymi się spotkałem, próbując wysłać podpisanego maila. Jedyna biblioteka taka sensowna, którą udało się znaleźć w sieci, to było MeTooCrypto. Jak widać w swojej dokumentacji, wypisuję, że to jest świetna biblioteka do mnóstwa rzeczy. Lista była naprawdę o wiele dłuższa, ale nie zmieściła się na jednym slajdzie. Ale jak dla mnie, MeTooCrypto pozostaje źle opisane. Po około tygodniu ciężkiej pracy i brnięcia przez opisy w bardzo dziwnych miejscach udało się stworzyć bibliotekę DjangoSEM, czyli Signed Email Message. Jest to w tym momencie chyba najprostszy sposób, jak można wysłać maila. Jedną uwagę tutaj już chcę dać, którą zauważyłem wczoraj i która będzie szła w następnej poprawce do paczki. Niestety MeTooCrypto oprócz tego, że jest źle opisane, jest też ciężkie do zainstalowania, ponieważ wymaga Swiga, wymaga OpenSSL-a i tak naprawdę paczka, która się znajduje na PyPy'u też nie jest dobra i trzeba ściągać paczkę z bazaru, czyli krótko mówiąc szyny też były złe. Kroki do zainstalowania SEM-a są bardzo proste, czyli install apps, dodajemy SEM po zainstalowaniu już go. Tak samo w settingsach dodajemy default charset i auth cert. I tutaj auth cert to jest ten certyfikat, który dostaliśmy od wystawcy, czyli od CA. Na stronie CA, jeżeli nie dostaliśmy jasnego linka, to trzeba zapytać, wtedy dostajemy dokładny certyfikat. I to jest właśnie ten najwyższy weryfikowany certyfikat, ten zaufany. I tak, normalny email message używamy, jak używamy, wszyscy wiedzą, większość z Was się pewnie spotkała. Signed email message używamy bardzo podobnie. Różnicą jest dodanie dwóch linijek, znaczy dwóch argumentów, from key i from cert. From key to jest nasz public key, a tak dokładnie mówiąc, to jest ścieżka do tego klucza. From cert to jest ścieżka do naszego certyfikatu, który dostaliśmy wystawiony przez CA. I wysyłamy wiadomość. Wysłana wiadomość już się otwiera. W takim razie, czy możemy wysyłać już podpisane wiadomości? Możemy. Czy są jakieś pytania? Czy jak to się ma do Amazon SES, czy to się da spiąć? Tak? Nie używam nigdy Amazon SES, to od razu powiem, ale początkowo ta paczka miała być jak najprostsza. To miało być tylko i wyłącznie nadpisanie email message, tak żeby mógł być podpisany. I nie ma nawet rozszerzenia do szyfrowania maili. Myślę, żeby w wolnej chwili typu wrzesień 2017 uruchomić kryptowanie maili, ale to na przyszłość. Jak ma się do Amazon, nie wiem nawet... Amazon SES to jest API, chyba nazywa się JSON. Nie wiem, tylko jak się ma w sensie... Nie. Dziękuję za pomoc w odpowiedzi. Jeśli możesz przez SMTP, no to powinno się dać. W innym przypadku musiałbyś napisać driver e-mail, bo to też się da zrobić w Django, ale wymaga to więcej pracy. A drugie pytanie mam, dlaczego nie zrobiłeś tego w ten sposób, że poziom napisany przez Ciebie, tak? Tak, cała paczka jest przez mnie. Że po prostu nie napisuje defaultowego e-mail sendu w Django, tylko po prostu sobie z settingsów bierze dobić te klucze, bo dokładanie kolejnej metody teraz tylko i wyłącznie do... W sensie jak aktywujemy te maile podpisane, to
wszystkie maile do tych przykładów, że Django były podpisywane, tak? No właśnie. Nie, właśnie o to chodzi, że nie chcieliśmy, żeby wszystkie maile były podpisywane. Podpisywane są tylko maile, które na przykład zawierają faktury. Dlatego też w niektórych miejscach jest użyta ta funkcja, a w niektórych jest cały czas standardowy email message. Właśnie przez to, że taki statystyczny odruch może mieć problemy z otwarciem takiego maila. Albo Gmail. Po co? Bo mu się nie podoba, bo pokazuje na przykład same załączniki zamiast jakiejś treści. Bo no, niestety nie zawsze da się po prostu tego maila otworzyć, żeby jest mail, jest koperta, są problemy z otwarciem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy to, że mamy mail, a dalej nie ma dobrego sposobu na podpisywanie. Tak. No, dokładnie. Jest dalej dzień, który nie wspiera. To jest jeszcze bardziej uwagę niż pytanie. Taki problem, że jakkolwiek u Was to działa w box, to na przykład jeśli chce się skorzystać z Ubuntu jako maszyny roboczej, pojawia się to problem, że z biblioteka, w której zależy mi, to krypto ma jakąś podatność w Ubuntu, też swoją wersję i to nie jest po prostu patent Python 2.6, więc to tak. Trzeba mieć różne wersje Pythona na... Znaczy to już powiem właśnie... To jest coś, co jeszcze wyjdzie też uzupełnienie tego. Na pewno musi być wersja deweloperska Pythona do MeTooCryptu, ale jest też paczka MeTooCryptu nie na PyPyu, tylko na Bazarze, która działa lepiej. Nie wiem, dlaczego jest taka różnica. Jest to no, pomoc Google, ale na Bazarze jest paczka, która działa pod Ubuntu. Ale na pewno nie ma żadnych alternatyw dla tego MeTooCryptu? Ja nie znalazłem nic, co by było prostsze w użyciu. Ostatnio znalazłem paczkę też na PyPyu Django chyba Secure, Cert, czy Crypto, coś w tym stylu. W każdym razie paczkę do kryptowania maili. Chcę w wolnej chwili właśnie zobaczyć, jak oni tam to robią. Możliwe, że uda się coś wziąć z ich rozwiązania, może nie korzystając z MeTooCryptu, może korzystając z czegoś lepszego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobra. No, dziękuję za uwagę.